Witam wszystkich bardzo serdecznie. Także bardzo się cieszę, że jestem na uczelni informatycznej. Sam jestem po polsko-japońskiej wyższej szkole technik komputerowych, także jest mi na pewno blisko i bardzo się cieszę, bo to właśnie jest temat głównie do Was skierowany. Nie wiem, kto z Was jest studentem jeszcze? Okej, no to mamy parę osób, które na pewno może skorzystać na tej technologii, ponieważ ona potrzebuje, bardzo, bardzo potrzebuje osób, które mają na pewno coś, co są w stanie stworzyć. Bo to nie jest łatwa technologia wbrew pozorom. Mimo że sam protokół wydaje się nieskomplikowany, to jednak w tej chwili, żeby dalej rozwijać działanie tej całej technologii, potrzebne są naprawdę nietęgie głowy. I przez wiele lat, odkąd się rozwijała ta technologia, to już minęło 6 lat, mniej więcej od 2008 roku. Już w tej chwili właśnie osoby z takich miejsc jak Goldman Sachs zaczynają zauważyć, że coś jest jednak na rzeczy, że już czas skończyć się z tej technologii. I oni też poszukują właśnie, też szukają w tej chwili osób, które są z uczelni informatycznych, czy tam mają właśnie głęboką wiedzę na ten temat, po to, żeby zatrudnić ich do tego, żeby tworzyć rozwiązania, które są oparte mniej więcej na tej technologii. Oczywiście to też tym bardziej pokazuje, że nadal jeszcze nie rozumieją tej technologii, nie widzą bezpośredniego połączenia pomiędzy Bitcoinem a tej fundamentalnej technologii, która leży u podstaw Bitcoina, czyli tak zwany łańcuch bloków. Chcą wykorzystać tę technologię, ale nadal nie wiedzą jak. Ale to jest właśnie dla Was istotna informacja, że szukają specjalistów. I to jest jedna z pierwszych elementów, na których rzeczywiście w tej chwili można zarobić, bo takich specjalistów jest bardzo mało i jest tu ogromny potencjał, żeby zarobić posadę w Goldmanie. Ale zanim sobie przejdziemy, a właśnie, jeszcze jeżeli macie, z czymś się nie zgadzacie lub macie jakiś komentarz, to zapraszam do tweetowania. Tu jest podany mój adres na Twitterze. Jednak zanim jeszcze dojdziemy sobie do... Powiem o samym Bitcoinie, to ja chciałbym nawiązać troszeczkę do historii, a propos innowacji. Bo tak się wszystkim nam mówi o tym, że powinniśmy tworzyć coś naprawdę innowacyjnego, że powinniśmy, tworzyć coś, co zmieni świat. Ale prawda jest taka, że ludzie nie znoszą innowacji. Zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o, biznesach czy technologiach, które mają już swą w jakiś tam sposób ugruntowane, to w momencie, kiedy pojawia się jakaś rzeczywiście innowacja, która jest charakteryzowana jako tak zwana destrukcyjna innowacja albo kreatywnie destrukcyjna, no to w tym momencie pojawia się ogromny problem. I właśnie tutaj, nawet 100 lat temu, jeżeli sobie popatrzymy na takie, niezbyt, nazwijmy to na dzień dzisiejszy, innowacyjne rozwiązanie, nie wiem, czy wiecie, co to jest za urządzenie. To jest magnetofon. Magnetofon. On powstał w laboratoriach Bell Labs, to jest dzisiejsze AT&T. Pracownik, który oczywiście ten Bell Labs mieli za zadanie tworzyć jakieś innowacyjne rozwiązania, w ramach mieli poprawić jakość działania telefonów, mieli sprawić, żeby lepiej się dzwoniło przez telefon. No i właśnie jeden z pracowników rzeczywiście zbyt poważnie potraktował kwestię tworzenia innowacji i stworzył to urządzenie i zaprezentował go zarządowi. A ten złapał się za głowę i kazali mu schować ten wynalazek do szuflady i przez kolejne 20 lat magnetofony nie były w ogóle dostępne na rynku amerykańskim. Mimo że wynalazek był, można było z niego skorzystać i można było go bardzo ładnie sprzedać. Jednak na tamtym etapie jakby zarząd bał się, że jeżeli ludzie będą w stanie nagrywać rozmowy telefoniczne, no to przestaną do siebie dzwonić. No, na dzień dzisiejszy to jest kompletnie irracjonalny powód, żeby... Oczywiście dzisiaj też możemy, nasze rozmowy telefoniczne są nagrywane, ale to nam niczym nie przeszkadza, żeby dzwonić do siebie. To nie jest coś, co nas blokuje. Jednak w tamtym czasie wydawało się ludziom, że tak innowacyjna technologia może zburzyć aktualnie świetnie działający, prosperujący biznes, jaki był telefon. I to dotyczy każdej innej technologii. W momencie, kiedy pojawiło się radio, które w pewnym sensie konkurowało z telegrafem. Potem telewizja, która konkurowała z radiem.
Potem telewizja kablowa, która konkurowała z telewizją i tak dalej, i tak dalej. W końcu internet, który ludzie uważali, że zniszczy firmy telekomunikacyjne, że ludzie przestaną dzwonić, wszyscy będą używali internetu. I co? Co się okazało? Po latach okazało się, że firmy telekomunikacyjne są największymi dostawcami internetu na świecie. AT&T, Comcast i tak dalej w Polsce. To właśnie firmy telekomunikacyjne dostarczają nam wszystkim internet. I to jest taki przykład dosyć, można by powiedzieć, trywialny. No, wydawałoby się, no powiedzmy, nie innowacyjna technologia, ale to jest, kurczę, tylko magnetofon. A teraz jak dochodzimy do tematu pieniędzy, no to tutaj pojawia się, jeżeli chcemy coś zmieniać w technologii dotyczącej pieniędzy, no to wydaje się to jeszcze bardziej kontrowersyjne, jeszcze bardziej, wydawałoby się, mniej możliwe do zmiany w ogóle całego aktualnego, nie wiem, sposobu funkcjonowania całej czy gospodarki, czy bankowości, wszystkiego. I nawet same banki, kiedy 40 lat temu próbowały wprowadzić na rynek karty kredytowe, miały z tym ogromny problem, żeby przekonać ludzi do tego, że mogą płacić plastikową kartą kredytową. No na dzień dzisiejszy to nam się wydaje całkowicie normalne, że idziemy do sklepu i płacimy zbliżeniowo. 40 lat temu wydawało się to kompletnie racjonalne i ludzie w ogóle nie mogli się pogodzić z faktem tego, że taka karta kredytowa to jest też pieniądz. I dzisiaj mamy podobny problem, bo dopiero co ludzie przyzwyczaili się do tego, żeby płacić tą kartą kredytową. Jeszcze 10 lat temu w internecie, jeżeli ktoś z nas chciał dokonywać transakcji, no to była Jezus Maria, to ktoś nam na pewno skradnie te pieniądze. Wszyscy się bali dokonywać tych transakcji tą kartą. Wszyscy woleli zamawiać na przykład za pobraniem. I no to karta kredytowa wywoływała bardzo duże obawy. I w momencie teraz, kiedy ledwo co się przyzwyczailiśmy właśnie do tego, żeby dokonywać kartą kredytową transakcji w internecie, no to jednak okazuje się, że teraz jeszcze coś bardziej innowacyjnego się pojawia i ktoś próbuje was przekonać do tego, że możecie trzymać pieniądze bezpośrednio na waszym telefonie komórkowym, nie w banku, nie na żadnej karcie kredytowej. I to jest dopiero, wydaje się, rewolucyjne i wydaje się, że wręcz niemożliwe do tego, żeby kogokolwiek przekonać do tego, żeby trzymać pieniądze wewnątrz takiego telefonu i żeby żaden bank, żadna instytucja, żadna firma nie miała do tego dostępu. No ale jednak tak się dzieje i nie wiem, tutaj na tej sali była jedna osoba, już w tej chwili dwie, które taki portfel mają, ale normalnie jeżeli ja się pytam kogokolwiek, jest więcej osób często, powiedzmy, nie wiem, czy 100 osób na sali, no to takiego portfela nikt jeszcze nie ma. Ale powiedzmy po takiej prezentacji potrafi taki portfel sobie zainstalować 20 osób i nawet niektóre. Tak, o już teraz mamy 5 osób. I będzie się opłacało dzisiaj taki portfel sobie zainstalować. I to co jest dla was informacyjne, bo dzisiaj sobie mówimy o tym jak zarobić. Pierwsza rzecz, na której można zarobić, to właśnie przestudiować to. Ten dokument jest bardzo ważny. To jest, mówi się o Bitcoinie, jakiejś wirtualnej walucie. Niektórzy sobie ją kojarzą z grami komputerowymi, że to jest jakaś waluta, która jest używana w grach komputerowych po to, żeby sobie, nie wiem, jakieś złoto, żeby sobie kupować czołgi albo Bóg wie co tam innego. Ale nie widzą tej zasadniczej różnicy, jaka jest między wirtualną walutą a cyfrową walutą Bitcoin. Czyli to, że w przypadku gier te waluty, które tam są, te wirtualne waluty, one mają swojego emitenta. I zazwyczaj tym emitentem jest jedna firma konkretna, która całkowicie jest w stanie regulować, całkowicie kontrolować tą gospodarkę, emisję tej wewnętrznej waluty i często ze szkodą dla samych na przykład graczy czy użytkowników. W przypadku Bitcoina to, co przyciągnęło większość entuzjastów, większość osób, to właśnie to, że nie ma tu takiej osoby, nie ma takiego, nazwijmy, banku centralnego, co przez niektórych jest, o ironię, postrzegane jako coś negatywnego właśnie. Że nie ma takiej instytucji centralnej, która jest w stanie sterować podażą tej waluty. I dlatego zachęcam was wszystkich do zapoznania się z tym dokumentem. To jest, on
To jest praca naukowa, informatyczna, czyli każda osoba, która w tej chwili studiuje technologie informacyjne, to jest podstawa, bo tutaj jest tak naprawdę połączenie kilku bardzo istotnych technologii, jeśli chodzi o decentralizację, o technologie kryptograficzne. Także to jest bardzo fajne pokazane w tej pracy, jak można połączyć interdyscyplinarnie wiedzę z kilku różnych przedmiotów po to, żeby stworzyć coś naprawdę fajnego. Właśnie często jest tak, że uczymy się jakichś konkretnych, nie wiem, czy poświęcamy się całkowicie kryptografii, czy poświęcamy się całkowicie ekonomii albo czemuś i nie zauważamy połączeń między tymi naukami. A tutaj właśnie ta osoba, która stworzyła Bitcoina, no to te połączenia zauważyła i bardzo sprytnie wykorzystała i przekazała światu coś, co jest w tej chwili bardzo cenne, co ma w tej chwili kapitalizację około 4-5 miliardów dolarów. Druga rzecz, no, której właśnie warto się skupić, jeżeli chce się zarobić na technologii Bitcoin, no to konstrukcja tego typu urządzeń. Wbrew pozorom nie jest to proste, ale w Polsce jest firma, która produkuje takie urządzenia, nawet w Polsce właśnie. I tego typu urządzenie jest w swojej klasie, jeśli chodzi o urządzenia, które można sobie podłączyć normalnie na USB do komputera, nie ma sobie równych na świecie. Także osoba, która skończyła studia, była w stanie wyprodukować takie urządzenie i sprzedawać je na cały świat po to właśnie, żeby umożliwić funkcjonowanie tej zdecentralizowanej sieci transakcyjnej. Także to też właśnie warto wziąć pod uwagę, że jeżeli studiujemy w jakiś sposób technologie informacyjne, to właśnie trzeba wziąć pod uwagę, że jednak to połączenie z hardwarem jest bardzo istotne. Bo tutaj nie tylko wchodzi w grę tylko i wyłącznie algorytmy, struktury danych, ale dodatkowo jeszcze umiejętność czy tam możliwość konstruowania tego typu urządzeń. W tej chwili właśnie jeśli chodzi o konstrukcję tego typu profesjonalnego sprzętu, niestety albo stety, w prym wiadą Chiny i oni mają trzy największe fabryki na świecie, które są w stanie produkować takie chipy, które potrafią obliczać skrót SHA-256. Kto na sali w ogóle wie, co to jest skrót SHA-256? No jak uczelnia informatyczna. Jest jedna osoba, tak. I w tej chwili w Chinach te fabryki produkują w technologii około 14 mikronów czy nanometrów, już nie pamiętam. I w żadnym innym kraju na świecie nie jest to możliwe. Także to też pokazuje, jaki jest potencjał. I jeżeli ktoś jest w stanie projektować tego typu układy, no to też może na tym nieźle zarobić, bo w tej chwili jest to osoby, które są w stanie projektować układy, które są produkowane w tego typu fabrykach, też są poszukiwane jak na wagę złota. I tutaj, jeżeli sobie, ta informacja jest bardzo ważna w kontekście, bo to jest liczba transakcji w sieci Bitcoin. W tej chwili ona, chciałem tutaj pokazać, że ona rośnie, to jest ponad 100 tysięcy transakcji dziennie. Ale jeżeli sobie popatrzycie na to w kontekście tego, że w samym Alipay w ciągu dnia, a może w ciągu sekundy jest przesyłanych około 80 tysięcy transakcji. W ciągu sekundy. No to można sobie pomyśleć, że Bitcoin jeszcze jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Jeżeli to jest tylko 100 tysięcy transakcji, no to wydaje się dużo, ale właśnie w porównaniu do tego, że w takich Chinach, w samych Chinach w ciągu sekundy potrafi być 80 tysięcy transakcji przesyłanych za pomocą aplikacji na telefonie, taki, nie wiem czy znacie taką aplikację WeChat, której używa każdy Chińczyk w praktyce. To można sobie popatrzeć, jaki jest potencjał przed tą technologią. I prawdopodobnie, jeżeli popatrzymy sobie na to, jak traktują tę technologię bankowcy czy cały ten świat finansów, no to rzeczywiście oni jeszcze mogą tak patrzeć trochę z przymrużeniem oka na Bitcoin, no bo 100 tysięcy transakcji, co to jest? No, karty kredytowe to jest kilka milionów operacji dziennie u jednego operatora. Więc na razie rzeczywiście mają prawo do tego, żeby mówić, że jeszcze nie należy, ale jednocześnie widzą potencjał ogromny i zaczynają zauważyć, że
że coraz więcej osób się tym interesuje, próbują jakoś wykorzystać tę technologię, interesują się, na razie nie wiedzą jak. Kolejna rzecz, na której można zrobić, no to oczywiście samo przyjmowanie płatności w bitcoinach. Dlaczego można na tym zarobić? Ponieważ jeżeli prowadzicie jakiś biznes, jeżeli przyjmujecie płatności, no to zawsze musicie, zwłaszcza elektroniczne, no to musicie się dzielić prowizją z jakimś operatorem, czyli z, nie wiem, czy z operatorem kart płatniczych, czy szybkich przelewów. Musicie im płacić 2% albo nawet 3%, PayPalowi 4% za przeprocesowanie transakcji, że ktoś wam na przykład ze Stanów przesłał jakąś płatność. A dzięki wykorzystaniu Bitcoin możecie ograniczyć te koszty i przynajmniej oszczędzić te 2% średnio mniej więcej na każdej transakcji. Także tu też jest właśnie potencjał w tym, żeby zwiększać tą ilość miejsc, która akceptuje płatności Bitcoina i dołączyć do tej grupy akceptantów. Tutaj te firmy doceniły ten potencjał. Dell, niedawno właśnie Microsoft, to są te firmy, które zaczęły przyjmować płatności w bitcoinach i nie żałują. Także jeżeli w tym momencie dojdziemy sobie do małego, chciałbym, żeby wszyscy jakby sobie przećwiczyć, bo to jest dobry moment właśnie, żeby zobaczyć, jak działa ta technologia. Będzie właśnie możliwość w tej chwili zgarnięcia z ekranu, prosto z ekranu. Właśnie chciałem zademonstrować, jak fajnie można wykorzystać tę technologię. Będzie można z ekranu sobie ściągnąć swoje bitcoiny, także jeżeli ktoś ma urządzenia z Androidem przy sobie, to zachęcam do zainstalowania portfela Mycelium teraz. Także wyciągnijcie telefony i zainstalujcie. Jeżeli ktoś ma iPhone'a, to na iOS jest bardzo fajny portfel, który się nazywa Bread Wallet. Kto ma właśnie... No będzie problem niestety. Także to też jest jedna z kolejnych barier właśnie to, że niedawno byłem w Szanghaju i tam czy stary, czy młody jadący w metrze, każdy ma smartfona z dużym ekranem i tam 300 milionów osób to są osoby, które posiadają w ręku smartfona. No to ma oczywiście swoje negatywne skutki, bo oni potrafią jeść, spać i po prostu robić wszystko patrząc się na ekran swojego telefonu i czatować ze znajomymi na WeChacie. Także no, można zobaczyć w pewnym sensie przyszłość tego, co nas czeka w Chinach. Ja mam pytanie na Microsoft. Proszę? Czy w Windowsie jest aplikacja? Jeśli chodzi o Windows Phone, to jest portfel, który się nazywa Copay. CEOPay, ale nie wiem, czy on będzie w stanie wykonać to zadanie. I tutaj dochodzimy sobie do kolejnego właśnie etapu, żeby demonstracji, jak można wykorzystać tę technologię. Bo wcześniej było powiedziane o tym, że bitcoiny tak naprawdę są przechowywane w zdecentralizowanej sieci internetowej, która jest dostępna w internecie. Tak naprawdę te bitcoiny nie są przechowywane na waszych telefonach, tylko na waszych telefonach są przechowywane klucze, które pozwalają korzystać z tych bitcoinów, które są zapisane w tej bazie danych. I co widać na tym obrazku? To jest tak zwany zimny portfel. Zimny portfel pozwala przechowywać tego typu klucze poza urządzeniem elektronicznym. Ma to swoje zastosowania, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Ponieważ urządzenia elektroniczne są podatne na ataki różnego typu. Można mieć na przykład wirus na komputerze, można mieć... No, są podatne na różnego typu ataki. Dlatego stosuje się tego typu rozwiązania jak zimne portfele, gdzie te klucze dostępowe do waszych środków można sobie zapisać na przykład w postaci na kartce papieru, która jest dodatkowo zahasłowana i można taką kartkę papieru przechowywać w kilku miejscach. Czyli nawet jeżeli w jednym miejscu, nie wiem, ona ulegnie spaleniu, zniszczeniu, to zawsze możemy mieć dostęp do kopii tego klucza po to, żeby zawsze odzyskać nasze środki. To ma na przykład tego typu zastosowanie, że taki adres możemy sobie zapamiętać i jesteśmy w stanie go otrzymać na przykład w głowie i zawsze możemy, gdziekolwiek jesteśmy, będziemy w stanie go odtworzyć na dowolnym urządzeniu elektronicznym. Na tym obrazku widać dwie istotne rzeczy. To jest adres publiczny, czyli coś, co można sobie wyobrazić jako numer konta.
Tak jak w banku mamy swój numer konta, to jest, on ma tam 14 cyfr chyba, czy 16. Tutaj w ten numer konta to on ma 34 znaki, to jest adres alfanumeryczny, ale on jest zapisany właśnie w tym QR-kodzie. Także urządzenie elektroniczne, na przykład smartfon, jest w stanie taki QR-kod odczytać i zebrać odpowiednie informacje. Czyli jeżeli chcemy komuś przesłać środki na taki zimny portfel, to potrzebujemy tego adresu. Nawet jest podpisane load and verify, czyli jesteśmy w stanie przesłać środki na ten adres. Ja przed prezentacją na ten zimny portfel przesłałem środki, także wy teraz będziecie w stanie móc wyjąć środki z tego portfela. I tutaj właśnie do celów demonstracyjnych, żeby pokazać, że takie środki mogą być bardzo dobrze zabezpieczone. Mimo że ja wam publicznie to pokazałem w tej chwili. Także teoretycznie załóżmy, że to byłyby oszczędności mojego życia trzymane na tym portfelu, to nie znając hasła dostępu do tego portfela, no będziecie mieli ogromny problem, żeby te środki wyjąć. Właśnie na tym drugim QR-kodzie jest trzymany klucz prywatny. Ten klucz prywatny jest zahasłowany i jeżeli teraz właśnie korzystacie na przykład z tego portfela Mycelium, to jeżeli ktoś z was będzie, zachęcam teraz do zeskanowania właśnie tego adresu. Także można sobie spokojnie podejść tutaj i spróbować zeskanować ten adres. Także w Bredzie też jest możliwość załadowania. Podejrzewam, że trzeba podejść do ekranu. O. I teraz osobom, którym udało się zeskanować taki QR-kod, prawdopodobnie pojawiła się informacja o potrzebie wpisania hasła. I teraz... O, może rzeczywiście. Ten jest rozjaśniony. Tak. Tak, no i teraz właśnie zagadka polega na tym, że hasło do tego portfela jest jak nazwa pewnej uczelni informatycznej. Akronim nazwy pewnej uczelni informatycznej. Także to też jest właśnie bardzo ciekawe, to hasło jest co prawda tylko czteroliterowe, ale odgadywanie na zasadzie, czy ktoś z was wie, co to jest atak brute force w ogóle. Jest tutaj jedna osoba, która wie. No to jakby w kwestiach bezpieczeństwa informatycznego atak brute force jest chyba jednym z najczęściej wykorzystywanych ataków na systemy informatyczne. I polega na przykład, jeżeli chodzi, mówimy tutaj o hasłach, to jest próbujemy odgadnąć hasła na zasadzie takiej całkowicie naiwnej, że próbujemy wszystkie możliwości. Tutaj w przypadku hasła, mimo to, że to hasło jest tylko czteroliterowe, to sprawdzenie jednej tylko i wyłącznie permutacji, to jest, potrzebujemy na takim smartfonie około minuty czasu, około dwóch minut, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to hasło jest prawidłowe. Tu też właśnie wchodzą w grę wykorzystanie odpowiednich algorytmów kryptograficznych, które właśnie utrudniają proces takiego łamania hasła na siłę. Jest to bardzo właśnie istotne po to, żeby ktoś nie mógł zaprzęgnąć na przykład bardzo w silnej mocy obliczeniowej do tego, żeby złamać takie hasło. Czyli mając na przykład tego typu portfel, nawet jeżeli ktoś by nam go ukradł, no to miałby bardzo, bardzo duży problem z tym, żeby ściągnąć środki z takiego portfela. Także osobom, które uda się zdeszyfrować to hasło, no to zachęcam, żeby jak najszybciej przesłać środki. na swój własny adres. Dlatego, że wszyscy byliście w stanie zeskanować ten adres. I wszyscy macie teraz do niego dostęp. To jest właśnie pokazuje to, że w tej zdecentralizowanej bazie danych, która teraz wy wszyscy posiadacie klucz prywatny do tego adresu. Czyli dopóki nie prześlecie z tego adresu środków, które tam się znajdują, to wszyscy macie do nich dostęp i możecie nimi zarządzać. Także to też jest właśnie bardzo ciekawe, bo kilka osób
może mieć na przykład możliwość zarządzania środkami na tym samym adresie. Także mam pytanie, czy komuś udało się zabrać te środki? Proszę. Tak. Proszę. Nie, w tej chwili nie pamiętam, ale to jest z tego prawdopodobnie to jest. Znaczy on tutaj jest tylko i wyłącznie ze względów graficznych podany, tak. On tutaj nie ma jakiegoś użytecznego znaczenia. Natomiast rzeczywiście on jest związany z technologią Bitcoin, bo tutaj to jest jeden z wzorów, który jest użyty w tej pracy naukowej, która wcześniej została podana. Ona to jest prawdopodobnie wzór na prawdopodobieństwo. Nie, no w tej chwili nie pamiętam. Także no tutaj jest kolejna okazja, w jaki sposób można zarobić na tej technologii. To jest możliwość właśnie ściągania środków, które są na takich adresach prywatnych. No, niektórzy się tym trudnią zawodowo, co nie jest właśnie mile widziane. Starają się innym osobom zabrać środki, które są przechowywane na ich portfelach. O! Tak, no musisz je przesłać na inny adres, żeby nikt inny nie mógł ich użyć. Właśnie trwa to słowo. Ale zresztą nic nie ma. Jak chcę sprawdzić, czy w ogóle wiesz, czy tam nie ma. Kolejna rzecz, na której... Tak. Jeżeli chcecie jak dalej zarobić, ale poważnie zarobić na bitcoinach, to trzeba wziąć pod uwagę, że w samych Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku zainwestowano ponad 300 milionów dolarów w startupy, które są związane z technologią Bitcoin. Także czy to są procesory płatności, czy startupy, które zajmują się analizą łańcucha bloków, czy mają zupełnie inne pomysły na wykorzystanie tej technologii, to właśnie w Silicon Valley inwestuje się naprawdę grube miliony w to, aby te startupy rozwijać. Oczywiście w Europie sytuacja wygląda dużo, dużo gorzej, ale mimo to na przykład nam udało się dzięki właśnie wykorzystaniu bitcoinów pozyskać finansowanie dla naszego startupu z ponad 34 krajów właśnie dzięki wykorzystaniu płatności bitcoin. W momencie, kiedy byśmy pozyskiwali kapitał za pomocą płatności PayPalem albo przelewami bankowymi, no to ponieślibyśmy ogromne koszty otrzymywania takiego finansowania. Dzięki wykorzystaniu technologii Bitcoin byliśmy w stanie praktycznie bezprowizyjnie otrzymać ogromne ilości środków z ponad 34 krajów. I te osoby w tych różnych, czy w Tajlandii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Japonii były w stanie przesyłać środki, zainwestować, na przykład kupić akcje polskiej spółki właśnie dzięki Bitcoinom w sposób całkowicie tani, szybki i bezpieczny. Także tutaj, jeżeli tworzycie jakieś startupy, jeżeli myślicie o tworzeniu jakiejś firmy i na pewno myślicie o tym, jak pozyskiwać kapitał dla swoich pomysłów, no to warto właśnie rozważyć to, że środki, które można uzyskać dzięki płatnościom Bitcoin, dzięki tym, że ktoś może właśnie was zainwestować cyfrową walutą, mogą okazać się sposobem na łatwiejsze pozyskanie kapitału. I tutaj jest jeden z właśnie z bardzo ciekawych projektów, projekt Lighthouse, który pozwala na przesyłanie bezpośrednio na, jeżeli tworzycie na przykład, macie jakiś pomysł na jakiś projekt, na jakieś oprogramowanie i chcecie sfinansować produkcję tego oprogramowania. Możecie skorzystać właśnie z tego narzędzia Lighthouse, które pozwala wam właśnie całkowicie bez pośredników, bez żadnych stron trzecich otrzymywać środki na realizację własnego celu. Także tutaj zachęcam zapoznać się z tym projektem. Kolejna rzecz, na której można zrobić, jeśli chodzi o technologię Bitcoin, to tworzenie tego typu urządzeń. Oczywiście można sobie w taki bankomat, to jest bankomat bitcoinowy, który pozwala zamienić w lokalną walutę, w banknoty na Bitcoin. Na tym można oczywiście zarabiać. Jak każdy bankomat, bankomaty wiecie, zarabiają na prowizjach. Tutaj jest podobnie, taki bankomat może za prowizję sprzedawać bitcoiny i odwrotnie może skupować bitcoiny i wydawać gotówkę.
Ponieważ Bitcoin jest otwartą technologią i wydawałoby się, że tworzenie czegoś takiego jak bankomaty to jest coś naprawdę skomplikowanego i zarezerwowanego tylko i wyłącznie na przykład dla instytucji bankowych czy jakichś tam wielkich instytucji finansowych, tutaj okazuje się, że nawet ktoś w garażu dosłownie, czy w Polsce, nie wiem, student jest w stanie skonstruować tego typu urządzenie z ogólnie dostępnych komponentów, czyli na przykład wciągarka na banknotów, którą można sobie zamówić z Chin. Tutaj jest wmontowany zwykły tablet Nexus 7, dodatkowo pewnie tam jakaś obudowa, jakiś prosty czytnik QR kodów i można sobie skonstruować swój własny bankomat. I naprawdę nieźle na tym zarobić, bo tego typu urządzenia są w tej chwili bardzo mocno, tak. Warto rzeczywiście się trochę wysilić i jeżeli ktoś myśli o tworzeniu rozwiązań informatycznych, to tutaj znowu to połączenie hardware'u i software'u w bardzo ciekawy sposób, po to, żeby tworzyć jakieś fajne narzędzie finansowe. I takie bankomaty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i pod względem samych klientów, którzy kupują same urządzenia, i też użytkowników, którzy korzystają z tego typu bankomatów do celów zamiany bitcoinów i lokalnej waluty. Kolejny sposób, w jaki można zarobić na kryptowalucie, na technologii bitcoin, to wykorzystanie giełd. To jest właśnie w Polsce mamy, albo można stworzyć swoją własną giełdę. Był taki moment, że w Polsce istniało 15 różnych giełd, bo każdy rzeczywiście widział w tym ogromny potencjał, żeby umożliwiać ludziom wymianę lokalnej waluty na bitcoin. I w Polsce mamy 4 w tej chwili bardzo prężnie działające: Bitstar, Bitmarket, Bitbay, Bitcurex. To są 4 giełdy. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać voucher z pierwszymi środkami na przykład na Bitcurex, to zachęcam, żeby się zgłosić do mnie po prezentacji. To prześlę takim osobom. Można w ten sposób sobie popróbować z pierwszymi darmowymi środkami pohandlować na takiej giełdzie. Ale większość osób można jakby na takim pierwszym poziomie giełdy traktować jako takie narzędzie spekulacji. No bo wiecie, jak się kupuje na giełdzie, kupuje się taniej, sprzedaje się drożej i to jest takie najbardziej naiwne podejście do zarabiania na tej technologii. No to rzeczywiście tego typu giełdy mają mniejszą barierę wejścia, bo jeżeli chcemy na przykład handlować akcjami, no to w tym momencie trzeba się w banku, w biurze maklerskim płacić ogromne wpisowe, jakieś tam, jest to kłopotliwa procedura. Natomiast na giełdach bitcoinowych możemy sobie handlować bardzo szybko, nawet często nie trzeba się specjalnie skomplikowanie rejestrować i rzeczywiście każdy może spróbować sobie popatrzeć, jak działają tego typu rynki. Na świecie jest około w tej chwili 60 giełd, na których można handlować bitcoinami i ten właśnie element tego, że jest tych giełd ponad 60, każda giełda mniej więcej ma swoją płynność, ma swój rynek, ma swoją cenę i między tymi giełdami bardzo często występuje różnica cen, czyli średnia cena na każdej giełdzie jest różna i to właśnie jest kolejny element, który jest wykorzystywany do tego, żeby bezpośrednio zarabiać na bitcoinach, to tak zwany arbitraż. Czyli jeżeli na jednej giełdzie jesteśmy w stanie kupić taniej, no to transferujemy środki, ponieważ bitcoin jest bardzo łatwo transferowalny, można bardzo szybko przetransferować środki na inną giełdę i sprzedać na innej giełdzie drożej, ponieważ wiemy od razu, że tam jest wyższa cena. Oczywiście, jeżeli tutaj jesteśmy na uczelni informatycznej i ktoś, kto zajmuje się tego typu biznesem, na pewno nie będzie tego robił ręcznie. Każda z giełd posiada dostęp programistyczny, który pozwala na tworzenie tak zwanych botów transakcyjnych, które pozwalają na automatyczne łączenie się z każdą giełdą i dokonywanie automatycznych transakcji na takich giełdach. No można w tej chwili liczyć, że bardzo duży procent transakcji, które są wykonywane na tego typu giełdach, jest wykonywana przez automaty. Oczywiście część ludzi próbuje tam kupować, sprzedawać ręcznie, ale jeżeli ktoś chce traktować to poważnie, biznesowo i chce na tym zarabiać, no powinien właśnie pomyśleć na tym, żeby wykorzystać swoje umiejętności, swoją edukację właśnie do tego, żeby pisać inteligentne boty transakcyjne. Tutaj jest też potencjał do tego, żeby wykorzystać to, co ma się w głowie, żeby pisać naprawdę inteligentne systemy, które są w stanie wygrywać z innymi automatami transakcyjnymi.
dostrzegać pewne zależności, próbować im wygrywać. Oczywiście jeśli chodzi o rynek finansowy, no to jest to historia stara jak świat, bo mamy od wielu lat do czynienia z czymś takim, co się nazywa high frequency trading, gdzie na wszystkich giełdach papierów wartościowych praktycznie większość transakcji jest dokonywana przez automaty i to w ciągu kilkuset razy na sekundę albo i więcej. Tutaj jeszcze tych transakcji na sekundę jest relatywnie dużo, dużo mniej i jest potencjał do tego, żeby powalczyć na tym rynku. Jeżeli na giełdach papierów wartościowych sobie nie powalczymy, jeżeli nie mamy dostępu do połączenia, no na pewno jest tu bardziej sprawiedliwie niż jeżeli byśmy się chcieli konkurować na takich typowych giełdach. Także zachęcam do chociażby przetestowania, zarejestrowania się na takich giełdach, zobaczenia jak to działa. I to jest właśnie jeden z takich elementów, w jaki sposób można zarabiać na Bitcoinie. Także dotknęliśmy troszeczkę takiej powierzchni, jeśli chodzi o możliwość zarabiania przy wykorzystaniu tej technologii. I teraz czekam na Wasze pytania. I jeszcze raz. Nie powinno się używać. Pytanie było, czy na PC-cie można kopać bitcoiny. W tej chwili już nie. Taki czas, kiedy można było wykorzystywać swoje własne komputery osobiste do tego, żeby tak zwanie kopać bitcoiny, minął 3 lata temu. Jeszcze przez jakiś czas ludzie wykorzystywali silne karty graficzne do tego, żeby nazwijmy to szybciej kopać bitcoiny, ale w tej chwili jest to całkowicie nieopłacalne. Jeżeli jak sobie cofniemy się tutaj do tematu naszych koparek, o właśnie tych urządzeń, no to w tym momencie trzeba patrzeć na takie urządzenia, które są w stanie to robić. No, te urządzenia, jeśli chodzi o możliwość kopania bitcoinów, są w stanie to robić tysiące czy tam nawet miliony razy szybciej niż twój high-endowy PC. One są po prostu wyposażone w te chipy, które potrafią tylko i wyłącznie liczyć jedną rzecz, czyli właśnie ten wspomniany skrót SH256 i one są w tym wyspecjalizowane i dodatkowo jeszcze zużywają do tego celu mało energii. I to jest właśnie w tej chwili bardzo istotne, właśnie zużycie energii. Jeżeli w tej chwili ktoś chce się zajmować profesjonalnie miningiem, czyli tym potwierdzaniem transakcji, powinien wziąć pod uwagę to, że powinien mieć dostęp do taniego źródła energii. Czyli jeżeli ktoś ma darmowy prąd lub bardzo tani, no to jest mining jest dla niego. I w tym momencie można sobie zainwestować w tego typu sprzęt. Można kupić go głównie właśnie od chińskich producentów i zarabiać na miningu. Jeżeli posiadamy konta na chmurze, tak, to też możemy kopać na tej chmurze, czy to jest jakoś ograniczone? Jeżeli chodzi, część osób właśnie próbuje zarabiać w ten sposób, żeby inwestować, ponieważ wydaje się dużym ryzykiem kupowanie sprzętu, który na przykład kosztuje kilkanaście tysięcy złotych, instalowanie go u siebie i liczenie na zwrot i jeszcze opłacanie prądu, serwisowanie tego urządzenia. I powstały wyspecjalizowane usługi, które mają powiedzmy serwerownie, gdzie trzymają tego typu sprzęt i oferują usługę tak zwanego cloud miningu. Czyli my w pewnym sensie kupujemy sobie dostęp do takiego typu urządzenia i korzystamy z tej mocy obliczeniowej i jakby zakładamy, że ta nasza inwestycja się zwróci, ponieważ że z biegiem czasu, na przykład w dłuższym okresie czasu wykupiony przez nas urządzenie, czy tam dostęp do tego urządzenia będzie w stanie nam zwrócić bitcoiny o większej wartości. Także tutaj, czy to jest opłacalne, no to zazwyczaj okazywało się, że nie jest opłacalne. Jakby historia pokazuje, że większość z tych firm jednak dba o swój własny zysk, a nie o zysk osób, które kupują, no bo i w tej chwili mining jest bardzo kompetytywny. I jeżeli chodzi o zyski z miningu, no to w tym momencie one są wręcz na styku opłacalności. Ile zostało jeszcze bitcoinów do wykopania? W tej chwili wykopanych jest ponad 14 milionów bitcoinów. W sumie będzie 21 milionów.
Do 2040 roku będzie 99% wszystkich bitcoinów w obiegu. Także w tym momencie co 10 minut ktoś na świecie otrzymuje 25 bitcoinów. Te 25 bitcoinów otrzymuje osoba, która potwierdza, jest w stanie znaleźć rozwiązanie na pewne zadanie kryptograficzne, które jest właśnie rozwiązywane przez te urządzenia. Czyli takie urządzenie w ciągu średnio mniej więcej co 10 minut gdzieś na świecie znajduje rozwiązanie problemu kryptograficznego i rozgłasza je światu. I za rozwiązanie tego problemu kryptograficznego jest wynagradzane w tej chwili kwotą 25 bitcoinów. To wynagrodzenie właśnie ma być motywacją do tego, żeby potwierdzać transakcje innych osób i żeby zabezpieczać tę całą sieć transakcyjną. Jeżeli by tego nie było, jeżeli nie byłoby tego typu urządzeń, jeżeli ludzie nie zajmowaliby się, nazwijmy to, zabezpieczaniem tej sieci transakcyjnej, łatwo można byłoby dopuścić do sytuacji takiej, gdzie można by dokonywać tak zwanego podwójnego wydania, można by po prostu przekłamywać transakcje. Tego typu sieć, właśnie ta, która oferuje tak wysoką moc obliczeniową, że trudno konkurować z poszczególnymi graczami, powoduje to, że nie opłaca się całkowicie przekłamywać tych transakcji, ponieważ nie ma możliwości wtedy, żeby tego typu transakcje zostały dołączone do tej historii transakcji. Bitcoin jest przechowywany w tej, tak jak wcześniej było wspomniane, w takiej długiej historii transakcji. Ta historia transakcji w tej chwili ma ponad 40 giga. To ponad 40 giga danych, która jest trzymane na ponad aktualnie chyba z 10 tysiącach węzłów na całym świecie. Także właśnie to one reprezentują tą zdecentralizowaną bazę danych. Te 10 tysięcy węzłów mniej więcej. Każdy z nich trzyma tą bazę danych 40 giga. I cały czas właśnie między sobą się komunikują i wysyłają informacje o wszystkich transakcjach. Czyli w momencie, kiedy ja przesyłam ze swojego, rozgłaszam ze swojego telefonu komórkowego, że przesyłam transakcję tutaj do Piotra, to w tym momencie ta informacja zostaje rozpropagowana w całej sieci i trafia właśnie do tych 10 tysięcy węzłów, które mają za zadanie dołączyć tę transakcję do całego łańcucha transakcji, który dotychczas miał miejsce, czyli od, jeżeli sobie popatrzymy wstecz na te 6 lat wcześniej, no to właśnie te wszystkie transakcje, które dotychczas miało miejsce, to jest powiedzmy te kilkanaście milionów transakcji, stanowi właśnie, żeby zapisać informacje o tych transakcjach, potrzebne jest aktualnie około 40 giga danych. I tutaj właśnie można sobie wyobrazić, że w przyszłości, jak będzie więcej tych transakcji, nie będzie 100 tysięcy transakcji dziennie, ale na przykład milion albo kilka milionów transakcji, no to to rzeczywiście będzie ta informacja, o ta publiczna baza danych będzie naprawdę przeogromna. Ale zakłada się, że zgodnie z prawem Moore'a, gdzie i zdolność obliczeniowa, moc obliczeniowa i zdolność składowania danych powiększa się dwukrotnie co 2 lata, no to możemy spokojnie liczyć na to, że ta skalowalność nie będzie nigdy problemem dla przechowywania danych o transakcjach. Czy spółka InPay jest ubezpieczona? Banki ubezpieczają rządy do 100 tysięcy tak. euro. Tak. Właśnie, to jest tak, Xboxa, tak, tak. Jak okradziono na przykład 2 miliardy złotych. I my nie przechowujemy środków klientów przez dłuższy czas. Praktycznie w momencie, kiedy ktoś otrzymuje płatność w sklepie, na przykład jeżeli masz swój sklep i otrzymujesz płatność w bitcoinach, na następny dzień czy na ciągu 48 godzin na twoim koncie bankowym pojawia się przelew z InPay'a, który jest w polskich złotych. Także my nie zajmujemy się przechowywaniem depozytów. Czyli my nie trzymamy przez dłuższy czas środków klientów. Jeżeli sobie patrzycie, co się na przykład w tej chwili dzieje w systemie bankowym, jeżeli Austria rezygnuje całkowicie z ubezpieczania depozytów bankowych, no to widać pewien trend. W tej chwili w całej Europie praktycznie środki klientów w bankach nie będą tak naprawdę ubezpieczone, nawet do tej kwoty 100 tysięcy euro. I można się tego po prostu spodziewać i nawet w tej chwili, w momencie, kiedy mamy zerowe stopy procentowe, no to trzymanie pieniędzy w bankach też przestaje mieć jakikolwiek sens.
No poza ewentualnie jakimś tam poczuciem bezpieczeństwa i wygodą dokonywania transakcji. Natomiast jeśli chodzi o ubezpieczenie, to nie, my nie jesteśmy ubezpieczeni. Ale rzeczywiście to jest prawdopodobnie dobry pomysł, jeżeli będziemy obracali naprawdę ogromnymi kwotami, to o takim ubezpieczeniu na pewno pomyślimy. W tej chwili od czasów powstania Bitcoina powstało ponad 768 kryptowalut, które część z nich jest prawie identyczna, jeśli chodzi o działanie protokołu. Oto to jest właśnie bardzo ciekawy case, jeśli chodzi o te właśnie inne kryptowaluty. Bo jednym z częstych uwag w stosunku do Bitcoina albo jakby zarzutów, to, że przecież to jest cyfrowa waluta, to można sobie cały ten protokół skopiować, no i jeżeli można sobie tworzyć inne kryptowaluty, no to wszystko będzie całkowicie bezwartościowe. Tylko że te osoby, które właśnie o tym wspominają, zapominają o takim zjawisku, jakim jest efekt sieciowy. Efekt sieciowy właśnie ma, mniej więcej można zaobserwować w tym, że wszyscy korzystają z Facebooka, ale nikt nie korzysta z Google Plusa. Mimo że Google Plus ma ogromne wsparcie swojego wielkiego brata Google'a, który jest w stanie, wydawałoby się w stanie wypromować wszystko, to jednak ludzie nadal przez właśnie efekt sieciowy, ponieważ twoi znajomi są na Facebooku, no to ty jesteś też na Facebooku, a na Google Plusie nie ma twoich znajomych, więc ciebie też tam praktycznie nie ma. I w przypadku Bitcoina jest podobnie. Bardzo szybko powstały kryptowaluty, ponieważ kod źródłowy Bitcoina jest całkowicie otwarty, więc można było sobie wziąć ten kod, odrobinę zmodyfikować i stworzyć swoją własną kryptowalutę. Praktycznie każdy z was może w tej chwili nawet wejść na, jest taka strona w internecie, która pozwala w ciągu, wypełniając krótki formularz, można sobie stworzyć swoją własną kryptowalutę. I to jest właśnie z drugiej strony bardzo fajne, bo można sobie eksperymentować. Na przykład na uczelniach ekonomicznych studenci mogą sobie eksperymentować z różnymi modelami ekonomicznymi, bo na przykład Bitcoin ma model ekonomiczny taki, że jest to waluta deflacyjna, czyli ma te ograniczenie do 21 milionów jednostek, ale można sobie wyobrazić, że będzie można stworzyć kryptowalutę, która będzie miała na przykład stałą inflację bazy monetarnej, bo na przykład niektórzy ekonomiści uważają, że inflacja jest dobra dla obrotu gospodarczego, że właśnie pieniądze muszą się palić ludziom w rękach, żeby je wydawali, no to właśnie powinna być inflacja. I dzięki temu można sobie testować, że jeżeli czy ludzie będą woleli używać kryptowaluty, która ma takie właściwości, czy może innej kryptowaluty, która ma inne właściwości. No i w tej chwili mamy właśnie ponad 760 różnych kryptowalut, które ze sobą konkurują, ale Bitcoin właśnie przez ten efekt sieciowy jest najbardziej rozpoznawalny i jest akceptowalny w ponad 100 tysiącach firm. Natomiast żadna inna kryptowaluta praktycznie nie ma takiego zasięgu, jeśli chodzi o akceptowalność przede wszystkim. Bo Bitcoinem jestem w stanie właśnie zapłacić u ponad 100 tysięcy merchantów. Litecoinem czy inną kryptowalutą praktycznie nie jestem w stanie zapłacić nigdzie poza jakimiś wyspecjalizowanymi giełdami. Ale rzeczywiście jest to bardzo dobre zjawisko. I powinno właśnie się tworzyć inne kryptowaluty po to, żeby właśnie one między sobą konkurowały i technologicznie, i nazwijmy to filozoficznie, tak żeby poszukiwać rzeczywiście najlepszego takiego, można by powiedzieć, pozwolić działać wolnemu rynkowi po to, żeby można było znaleźć, która kryptowaluta, która waluta w ogóle jest w stanie najlepiej spełniać wymagania użytkowników. Czyli na przykład można sobie wyobrazić, że ktoś stworzy kryptowalutę, która będzie, nie wiem, nie wymagała takiej mocy obliczeniowej po to, żeby zapewnić jej bezpieczeństwo. I już w tym momencie będzie powoli wygrywać. Oczywiście, jeżeli na przykład jakaś kryptowaluta będzie, nie wiem, dziesięciokrotnie lepsza pod wieloma względami, cechami od Bitcoina, to i tak nie ma na co liczyć, że nagle wszyscy przeskoczą z Bitcoina na tą nową kryptowalutę. Tak samo jak nikt nagle nie zrezygnuje z dolara, mimo że na przykład z dnia na dzień może się stać bezwartościowy, tak samo nikt nagle nie zrezygnuje powiedzmy z Bitcoina na rzecz innej kryptowaluty. Ale rzeczywiście warto się tym interesować, bo tutaj jest ogromny potencjał, bo są różne kryptowaluty, które mają swoje specyficzne zastosowania. I
jakimś tam stopniu. Pod względem inwestycyjnym nie jestem w stanie doradzić, natomiast pod względem właśnie takim typowo technologicznym, pod względem informatycznym rzeczywiście warto to obserwować. Okej. Jakby czy coś jeszcze nie było jasne, może coś trzeba wyklarować. Właśnie tego nikt nie wie. Tak. Tak, bez problemu można. Tak. Nie, ona jest dostępna za bezpłatnie całkowicie. To jest otwarto. Właśnie też nie wiadomo, czy on był Japończykiem. On się podpisał. Tak. Tak, podpisał się jako Satoshi Nakamoto, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy to była grupa osób, czy to był na przykład Brytyjczyk. Czy, no bo to była na pewno osoba, której zależało na zachowaniu swojej anonimowości. Nie wiadomo nawet z jakich powodów do końca. Tłumaczenie polskie, na język polski, tak. Potwierdzenie, czy też tak. Jest tak z pana strony? No, tutaj Maciek może przesłać. Tak. Także, czy występuje powiedzmy taka nagonka przez powiedzmy grupowania, które może zaszkodzić Bitcoin, jak banki, na przykład będą się klientów, będą odchodzić? Jeśli chodzi właśnie o banki i Bitcoina, to też chciałem tutaj wrócić do tego przypadku firm telekomunikacyjnych i internetu. Tak jak internet nie będzie wrogiem firm telekomunikacyjnych, które dostarczały na przykład rozwiązania telefoniczne, tak samo Bitcoin jest powoli zauważany przez banki jako technologia, która jest w stanie im pomóc, a nie zaszkodzić. I na przykład popatrzmy sobie na taki Fidor Bank z Niemiec, który już właśnie oferuje subkonta, które są denominowane w bitcoinach. Nawet jest jeden z amerykańskich banków, które też o tym myśli. Także tutaj rzeczywiście bitcoin może być problemem dla banków centralnych. No bo może być zagrożeniem dla takich organizacji jak SWIFT, bo jakby powoduje, że ono się staje całkowicie zbędne. Jeżeli w momencie, jeżeli możemy wykorzystać zdecentralizowany protokół do przesyłania środków na całym świecie z dowolnego punktu, do dowolnego innego punktu na świecie, który ma dostęp do internetu, no to po co nam SWIFT, który się normalnie zajmuje właśnie klirowaniem transakcji międzynarodowych. I rzeczywiście trzeba oczekiwać, no jeżeli mamy do czynienia właśnie z taką kreatywną destrukcją, no to niestety to jest jakby naturalna kolej rzeczy, że część firm, część instytucji będzie musiała się albo dostosować, albo zniknąć z rynku. No, nie można oczekiwać na to, żeby dzisiaj nadal stały nam słupy telegraficzne, prawda? Żebyśmy, nie wiem, nadal byli zmuszani do tego, żeby słuchać radia na falach długich, a nie krótkich. I tak dalej. No, można sobie albo zmuszać nas do tego, żeby pisać na maszynach do pisania. No, jeżeli można by sobie pomyśleć, jeżeli lobby producentów świec byłoby wystarczająco silne, no to dzisiaj byśmy mieli, nie wiem, zakaz używania żarówek, prawda? Więc, ale oczywiście jest to na pewno bardzo bolesny proces, zwłaszcza w przypadku takiego kontrowersyjnego tematu, jakim są pieniądze, no to miną jeszcze długie, długie lata, zanim rzeczywiście ta technologia będzie na tyle powszechnie używana i będziemy mieli do czynienia z sytuacją taką, że będzie wręcz penalizowana do pewnego stopnia. I to się już dzieje, jeżeli sobie popatrzymy na Rosję, w której będą bardzo wysokie kary za to, że ktoś używa kryptowalut. Natomiast z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na Wielką Brytanię, to tam regulacje dotyczące czy podatków, czy samego właśnie możliwości korzystania z kryptowalut są wręcz pozytywnie postrzegane i wręcz promowane. Więc można tutaj sobie popatrzeć, że to się, jeśli chodzi o stosunek do Bitcoina na świecie, to się bardzo polaryzuje. I można właśnie się spodziewać z takiej sytuacji, że niektóre kraje będą podchodziły do tego bardzo pozytywnie, niektóre bardzo negatywnie.
A w Polsce na razie się nie podchodzi do tego w żaden sposób, bo właśnie podejście jest takie, że jest to technologia, która jest na tyle mała, że nie ma sensu się nią interesować. No ale tutaj, jeżeli jesteśmy właśnie na uczelni informatycznej, ktoś, to jest temat, który jest, powinien być dla Was bardzo ważny, bo tutaj jest właśnie ogromny potencjał rynkowy, jeśli chodzi o możliwości wykorzystania tej technologii w różnych dziedzinach. Chociażby właśnie do tego, żeby tworzyć rozwiązania takie, żeby, nie wiem, chociażby pokusić się o to, żeby zastąpić sądy rejestrowe z systemami, które działają w oparciu o właśnie tego typu zdecentralizowane bazy danych. No trzeba właśnie, często się mówi, że trzeba marzyć, że tak powiem, trzeba rzeczywiście, nie wiem, stawiać sobie wysokie cele i rzeczywiście to jest taki cel, który wydaje się wręcz niemożliwy i dlatego warto się starać w jakiś tam sposób angażować się w to. Znaczy modele biznesowe? W jaki sposób można zarabiać na Bitcoinie, oprócz tego, co powiedział, tradycyjnych możliwości? Jeśli chodzi, no to tak, no to na pewno z takich rzeczy, które są niedostępne przy typowym systemie finansowym, czyli w momencie, albo może inaczej, jednym z takich głównych zastosowań w tej chwili, gdzie Bitcoin naprawdę wygrywa i gdzie jeszcze jest duży potencjał rynkowy, gdzie można wykorzystać, to transfery międzynarodowe. Tutaj mówimy o wykorzystaniu Bitcoina we wszystkich tych krajach, w których panuje czy kontrola przepływu kapitału. Weźmy sobie przykładowo Chiny, które mają ogromny problem, jeśli chodzi o przepływ właśnie tego kapitału. Może nie tyle, jeśli chodzi o taki typowy handel międzynarodowy, ale na przykład przepływ samego kapitału. Tutaj potencjał Bitcoina jest ogromny, jeśli chodzi o pomaganie Chińczykom w transferze tego kapitału do innych krajów i odwrotnie. Wszędzie tam, gdzie trzeba obniżać koszty transakcyjne. Czyli na przykład przy wspomnianych transferach międzynarodowych, nawet jeżeli cokolwiek zamawiamy z innego kraju, no to tak jak wspomniałem, PayPal 4% od transakcji. W przypadku wykorzystania Bitcoina, no to możemy też wykorzystać do tego, aby móc zatrudniać ludzi z całego świata. To, co wcześniej było praktycznie niemożliwe. Bo w tej chwili możemy sobie zatrudnić osobę, która na przykład nie ma dostępu do rachunku bankowego, ale możemy jej zlecić pracę i zapłacić jej bitcoinami za to, że wykona nam drobną pracę. Czyli wyobraźmy sobie Hindusa, który jest w stanie dla nas wykonać jakieś drobne zlecenie, a my możemy mu przesłać naprawdę małą kwotę bez problemu przez internet. Albo na przykład można sobie tutaj wyobrazić kobiety, które też w tego typu krajach mają naprawdę bardzo trudny dostęp do swoich pieniędzy, one mogą bezpośrednio otrzymywać w ten sposób środki na swoje własne potrzeby. Czy mówi Pan, że w takim przypadku na przykład Chin i Polski, jeżeli ten transfer jest utrudniony, to można tak sobie wyobrazić taki model przepływu kapitału, że zamieniamy coś w chińską walutę, tak, na bitcoiny, płacimy normalny transfer z Polską i tutaj z powrotem zamieniamy na złotówki, tak? W ten sposób te koszty operacji transakcyjnych są dużo. Dokładnie. Ponieważ jeżeli sobie wyobrazimy taką sytuację, że Chińczyk musi wykonać przelew do Polski i to jeżeli chodzi o zakup towaru na przykład z Polski, to teoretycznie jakby rząd chiński mu na to pozwoli. Natomiast jeżeli on miałby tu ulokować swój kapitał, no to już nie. To już jest wręcz ścigane z urzędu. A on może właśnie wykorzystać do tego celu bitcoiny, zakupić je na chińskich giełdach i przetransferować do innego kraju w jakiś tam sposób, na przykład, nie wiem, zainwestować w polską spółkę w ten sposób. Oczywiście może się to wydawać, że on działa wbrew swojemu rządowi, ale z drugiej strony pytanie jest takie, czy państwa powinny ingerować w to, w jaki sposób ich obywatele posługują się swoimi pieniędzmi. Okej, dzięki.